Jest początek października, a więc jesteśmy w Lipsku na Model Hobby Spiel. Jak co roku? Nie, nie jak co roku, bo przecież w zeszłym roku z uwagi na pandemię targów w Lipsku nie było. Wracamy po 2 latach. Wracamy znowu jako wystawcy. Witamy na targach Model Hobby Spiel Lipsk 2021. Pokazujemy stację zieloną i warsztat modelarza, ale na filmie zobaczymy te makiety, które po raz kolejny uznaliśmy za najładniejsze. Wszyscy, którzy przybyli tu, by zobaczyć miniaturową kolej, podążali do hali numer 3. Prawdziwi koneserzy modelarstwa wprost do alejki z napisem Gleis 27. Niestety, w zeszłym roku ze względu na pandemię koronawirusa musieliśmy odwołać Gleis 27, tak samo jak całe Model Hobby Spiel. W tym roku stało się możliwe, aby te targi znowu zorganizować. Jest więc także Gleis 27 z naszymi prywatnymi makietami, pokazami i znanymi klubami, jak na przykład wasza polska grupa, którą zawsze miło tu widzimy. Przyjechaliście po raz kolejny z wysokiej jakości makietą, ale także z modelami drzew i warsztatem wykonywania modelowej trawy. Stanowiska warsztatowe są chętnie oglądane przez publiczność. Tak jak w czasie poprzednich edycji prezentujemy nasze prywatne makiety. Na przykład dr Giersberg przyjechał ze swoją koleją polową. Mamy Martina Hanisza z koleją polową wielkości TT, która jest bardzo szczególna ze względu na skalę. W końcu ja stworzyłem nową makietę stacją Strasberg wielkości H0M. Mamy także nocną makietę w skali 1:120, którą przejęliśmy od twórcy Gleis 27 świętej pamięci Michaela Kirscha. Naturalnie jest z nami dr Franz Rittig, który czuwa nad wszystkim, tak jak robi to każdego roku. Filmową wycieczkę po hali numer 3 rozpocznijmy od naszej PMM-owej prezentacji. Stacja zielona w nowej odsłonie została pokazana na lipskich targach po raz pierwszy. Na czym polegały te nowości? Nowa odsłona zielonej polega przede wszystkim na dołożeniu tła, fryzu i oświetlenia. Jednak stacja zielona już raz gościła na Model Hobby Spiel. Zielona w poprzedniej formie w Lipsku była, o ile pamiętam, w 2007 roku. Była wtedy jako część makiety modułowej, niedużej makiety modułowej, połączona z Lewinem. No, dzisiaj troszeczkę inaczej prezentuje się makiety. Dołożyłem tło, dołożyłem oświetlenie, troszkę fryzu. Makieta się zupełnie inaczej prezentuje, jest zamknięta. Moim zdaniem widzowi dużo lepiej jest się skupić na tym, co się dzieje na stacji. Na stacji głównie manewry towarowe. Gdy na stację przybywał pociąg towarowy, zwany zbiorowym, to wiadomym było, że przez kilkanaście minut będą prowadzone prace manewrowe związane z obsługą ładowni. Przestawianie wagonów zwykle gromadziło większą liczbę oglądających, którzy patrzyli i patrzyli, oglądając dokładnie to, co widzimy właśnie na ekranie. Ale w zielonej zjawiały się też i inne pociągi. Przyjmujemy co jakiś czas pociąg pasażerski. Zapytaliśmy Marcina, na które elementy polskiej prezentacji szczególnie zwracała uwagę tutejsza publiczność. Myślę, że najbardziej zwracają uwagę na tabor.
I to akurat nie jest nowość, bo Niemcy zawsze się interesowali naszym taborem, więc co jakiś czas pokazujemy nasze parowozy. Właśnie trakcja parowa dominowała na Zielonej. Zachwyt wzbudzała nie tylko lokomotywa serii OL49, ale również odpowiednio przebudowane inne parowozy i zwaloryzowane wagony. Był też prezentowany pociąg, na który wiele osób oczekiwało całe dziesiątki minut. Bardzo duże zainteresowanie jest Echelonem, pociągiem wojskowym Tomka Florczaka. Zainteresowanie wzbudzały również ruchome rogatki. Dużą uwagę zwracają na rogatki. To jest też taka dobra zapowiedź przed tym, że będzie jechał pociąg, więc taka trochę forma utrzymania widza przy makiecie, jeżeli chwilowo nic się nie dzieje. Ekipa trochę większa, jest nas razem 7 osób, przy czym do makiety komfortowo, żeby ją obsłużyć, trzeba minimum te 3 osoby, bo mamy 2 posterunki techniczne, więc no, mi jest to łatwo gdzieś tam z przodu obsłużyć, nawet łącznie z manewrami, ale posterunki techniczne same się nie obsłużą, więc z tyłu za makietą tak naprawdę 2 osoby są non-stop. Piątek był takim dniem spokojniejszym, bez publiczności takiej rodzinnej, byli raczej branżowcy, można powiedzieć, ci, którzy rzeczywiście modelarstwem się interesują, i wtedy można było zauważyć faktycznie osoby, które stały po pół godziny, po 40 minut, nawet czasami coś pytały, więc tutaj podziękowanie dla Tomka Florczaka za tłumaczenie, niejednokrotne tłumaczenie języka dla mnie zupełnie niezrozumiałego. Zielona miała też sesję fotograficzną. Stację fotografował Michael, nasz niemiecki znajomy fotograf, którego zdjęcia często goszczą na łamach różnych modelarskich czasopism. W tym roku poproszono nas znowu o zorganizowanie tak zwanego warsztatu modelarza. Na pierwszym stanowisku warsztatowym Małgorzata pokazywała, jak zwykłe kawałki nawojowego drutu można zmienić w miniaturową kopię liściastych drzew. Na stanowisku drugim Tomasz demonstrował technikę elektrotrawosadzenia. Efekty prac można było zobaczyć na ustawionych obok 2 segmentach makiety. Obok naszego warsztatu swoje stanowisko miał Ingo, zwane Saksonien Modelbahn Professor. Tak, profesorem saksońskiego modelarstwa kolejowego. Prezentował arcydzieła miniaturowej kolei, makieta, a właściwie niewielka diorama z jednostanowiskową lokomotywownią i półobrotnicą oraz z zapleczem do obrządzania lokomotyw, to przykład prawdziwej modelarskiej sztuki. Fantastyczny, powolny ruch taboru i pomostu obrotnicy, doskonale wykonane szczegóły. Czy potrzeba czegoś więcej? Parowóz zastępowany był też pięknie zwaloryzowaną lokomotywą spalinową, która poruszała się równie majestatycznie i realistycznie. Obok dioramy można było zobaczyć, na czym polega sztuka waloryzacji, na przykład taboru. Po przeciwnej stronie targowej alejki stoisko warsztatowo-pokazowe doktora Michaela. Na warsztacie różne drobne elementy taboru. W części prezentacyjnej nowa malutka makieta w wielkości H0E, oczywiście z licznymi detalami i pięknie odwzorowanymi elementami krajobrazu. Za rogiem znana makieta świętej pamięci Michaela Kirscha, twórcy pomysłu Gleis 27. Obsługiwał ją Benjamin, była to tak zwana nocna prezentacja. Oświetlenie makiety stanowiły jedynie lampki w budynkach, uliczne latarnie i tabor kolejowy. Wszystko w wielkości TT.
Pociągi przybywały na stację końcową, zmieniały kierunek i rzecz jasna osygnalizowanie czoła i końca, by po chwili wyruszyć w drogę powrotną. Mała stacja końcowa, kawałeczek szlaku i stacja techniczna. A ile w tym uroku i możliwości zabawy w kolej w miniaturze? Jens i Jochen wreszcie pokazali swój nowy model. Wspaniały, wysoki most przerzucony nad głębokim wąwozem, a na nim wąskotorowy tor i oczywiście wąskotorowe pociągi. Aż nie chciało się uwierzyć, że ten obiekt to konstrukcja wykonana z papieru. Doskonałe zgranie tła z makietą sprawiało wrażenie niekończącej się przestrzeni. No i ta zieleń. Wystarczy w zasadzie tylko jedno słowo – Bimmelbanerze. I trzeba to koniecznie dodać, filozofia modelarstwa w pełni zgodna z założeniami PMMH0. Takich jak my, którzy ciągle wracali do tej makiety i spędzili tu dziesiątki minut, nie brakowało. Bimmelbanerzy mieli też swój warsztat, a w nim Norman i jego miniaturowe, fototrawione cudeńka oraz York z ręcznie wykonanymi modelami wagonów w wielkości 0E. Uzupełnieniem stoiska był tak zwany stolik dyskusyjny. Kolejna makieta to praca naszego berlińskiego kolegi Franka. Jest miłośnikiem ciepłego morza, więc na jego pracach dominują klimaty włoskie z nad Morza Śródziemnego. W tym roku było podobnie. Szkoda tylko, że wraz z odejściem Franka na emeryturę odeszły w przeszłość fantastyczne wystawy modelarskie w Fes Berlin, których był organizatorem i promotorem. Andreas to także modelarski profesor. Preferuje małe formy prezentacyjne. Na tegorocznych targach miał swój warsztat, ale przywiózł ze sobą także wiele ukończonych już prac. W klimat dawnego NRD przeniósł u nas model typowego socjalistycznego bloku z wielkiej płyty. Konstrukcja trochę inna niż na naszych blokowiskach, ale klimat dokładnie taki sam. Panowie Haniszowie, oprócz znanej i pokazywanej już przez nas makiety w wielkości TTI, zaprezentowali też makietę wielkoskalową, nad którą obecnie pracują. Przemysłowa wąskotorówka w otoczeniu prowizorycznych i nadszarpniętych zębem czasu obiektów. Skąd to znamy? Oczywiście, to klimaty z prac mistrza Marcela ze Szwajcarii, ale jak widać, konkurencję ostro depcze mu po piętach.
to tylko stary drewniany wychodek, a na drugim planie mur z odpadającym tynkiem, ale ile w nim modelarskiej sztuki i modelarskiego piękna. Sebastian budował nową stację przez kilka ostatnich lat. Kto mnie zna, wie, że normalnie jestem tetetkowiczem. Tym razem poszedłem jednak w skalę 1 do 87, ale nadal pozostałem przy rozstawie szyn wynoszącym 12 mm. Mam na myśli wielkość H0M. W młodości, jako były mieszkaniec NRD, razem z moimi rodzicami często robiliśmy wypady w góry Harcu. Zetknąłem się wtedy z tamtejszą koleją wąskotorową. Szczególnie zainteresowała mnie stacja Strasberg. Zbudowałem ją teraz w miniaturze. Nie wybrałem czasów obecnych, ale skupiłem się na latach 70. Wtedy Strasberg był stacją końcową Zelketalbahn. Później został całkowicie przebudowany. Tak więc wybrałem stan mniej więcej pomiędzy 1970 i 80 rokiem. Odnalazłem wiele zdjęć, na których można zobaczyć, jak kiedyś wyglądała ta stacja i jej otoczenie, na przykład rampa ładunkowa. Dzięki temu mogłem najlepiej jak to możliwe odwzorować wszystko na mojej makiecie. Podczas przeprowadzonych lokalnych wywiadów poznałem ludzi, którzy dysponowali innymi, nieznanymi mi zdjęciami. Przykładem są choćby zdjęcia Günthera Meyera, znanego z różnych publikacji o lokomotywach. Jego syn udostępnił mi zdjęcia, na których nie widać co prawda lokomotyw, ale są za to wszystkie małe szopy. Dostrzec można obiekty przy budynku, których nikt inny nigdy nie sfotografował. To ważne informacje, ponieważ dzisiaj już nie ma tych elementów, a ja chciałem je jak najdokładniej odwzorować. Wy też tworzycie swoje makiety na podstawie oryginalnych obiektów i jako modelarze zawsze dążycie do odwzorowania szczegółów w skali. Najwierniej, jak jest to możliwe. Piękna, niewielka makieta. Z pewnością zobaczymy ją jeszcze nie raz na innych modelarskich wystawach. Obowiązkowym elementem Gleis 27 jest zawsze modelarska sofa. To tutaj odbywają się prezentacje nowości przemysłu modelarskiego. Tutaj modelarze mówią o swoich pracach. Tutaj promuje się ideę modelarstwa kolejowego i wręcza nagrody laureatom różnych konkursów dla młodszych modelarzy. W tym roku z modelarskiej sofy popłynęły też słowa uznania dla naszej ekipy. Das ist der YouTube-Kanal von dem polnischen H0 Modellbahnverband. TMM H0. H0. Und dort gibt es sehr viele schöne Videos, nicht nur zur Modellbahn, auch zur Vorbildbahn. Also ich weiß, dass Leszek und Dr. Franz Rittich von mehreren Großteilen. Chyba więc spodobało się to, z czym przyjechaliśmy na tegoroczne targi do Lipska. Oczywiście pamiętajmy, że targi Model Hobby Spiel to jednak przede wszystkim impreza gromadząca producentów związanych z przemysłem modelarskim. Zawsze są tutaj firmy większe, mniejsze i te zupełnie malutkie, często zwane modelarskimi manufakturami. Wśród nich od wielu lat jest zawsze firma Inari z Polski i jej właściciel Piotr Ciechociński. Jego metalowe modele mostów znane są chyba w całej modelarskiej Europie. Model Hobby Spiel to także niezliczona wręcz liczba stoisk handlowych oferujących zarówno modele nowe, jak i używane. Wreszcie Model Hobby Spiel to prezentacje klubów i organizacji modelarskich z miejscowym klubem z Saksonii na czele, stoiskiem związków BDEF, SMV i innych, na przykład DB. Nas jednak zawsze najbardziej interesują dokonania modelarzy amatorów i prezentacje makiet kolejowych. Te spod szyldu Gleis 27 już pokazaliśmy. Teraz pora przedstawić kilka wybranych prac tworzących tak zwany Anlagenschau. Pierwsza z makiet, którą Wam pokazujemy, to model rumuńskiej leśnej wąskotorówki, makieta modułowa w wielkości 0E. Oglądając ją ciągle mieliśmy wrażenie, że już wcześniej widzieliśmy podobną pracę. Oczywiście, że tak. Podobną makietę stworzyli przecież modelarze z francuskiej grupy Eskadra Świętego Michała.
Jednak tam prezentowany był cały proces transportu, najpierw pustych wagonów, a później powrót już z załadowanym drewnem. Tutaj tabor jeździł jakby trochę bez sensu. Każdy modelarz uruchamiał swoją lokomotywę wyłącznie na swoim kawałku makiety, jeżdżąc nią w tej z powrotem. Sama makieta została wykonana ładnie, tabor poruszał się bez zarzutu, ale... No właśnie, brakowało tu czegoś, co obserwowaliśmy niegdyś u Francuzów, pokazania procesu transportu drewna. Bardzo dobrze odwzorowany skip do transportu wagoników po stromym zboczu kursował w tej z powrotem, bez wprowadzenia nań ładunku i odbierania go na drugim końcu. Trochę szkoda. Obok tej makiety stanęła niewielka diorama z naprawdę wielką liczbą detali. Elementem kolejowym był na niej transport wąskotorowego parowozu na naczepie drogowej. Zachwyciliśmy się ładnie urządzonymi wnętrzami budynków i scenkami rodzajowymi. Makietę holenderskiego klubu MBS z charakterystycznym kolejowym mostem zwodzonym nad żeglownym kanałem już prezentowaliśmy podczas relacji z wystawy w Sedan. Ale chyba warto jeszcze raz, choć przez kilka chwil, popatrzeć na tę ciekawą pracę. Ciągły ruch różnych współczesnych pociągów zatrzymywał tutaj wiele osób. Komputerowe sterowanie, którego generalnie nie polecamy, sprawdziło się tutaj w 100%. Ale przez taki sposób kierowania ruchem wszystko odbywało się cały czas cyklicznie, bez możliwości jakiejkolwiek improwizacji w prowadzeniu ruchu pociągów. Zabytkową kolej DFB znamy, ale w oryginale. To szwajcarska kolej wąskotorowa wykorzystująca na niektórych odcinkach szynę zębatą. Ciągle króluje tam trakcja parowa i czasami spalinowa. Teraz zobaczyliśmy ją w modelu. Makietę zapowiadano jako wierne odwzorowanie oryginału w wielkości H0M. Rzeczywiście niby wszystko było tak jak w realu, a jednak naszym zdaniem czegoś tu brakowało. Chyba nawet trudno powiedzieć czego. Przecież był model charakterystycznego, składanego na okresy zimowe mostu nad doliną. Były też naprawdę ładnie odtworzone inne obiekty, na przykład kamienne estakady. Ale jakoś nie czuło się tego szwajcarskiego klimatu, który występuje w oryginale. Może dlatego, że w tle nie było ośnieżonych alpejskich szczytów okalających tę dolinę z linią kolei DFB.
Do makiety Pocahontas wracaliśmy kilkakrotnie. Ameryka Północna z lat pary na kolei i masowego transportu węgla. Wielkie, wręcz gigantyczne w porównaniu z europejskimi, parowozy ciągnące bardzo długie składy towarowe. Nabór wody na szlaku z drewnianego zbiornika ustawionego tuż przy torze. Wszystkie lokomotywy wyposażone w dźwięk, tabor odpowiednio dobrany i zwaloryzowany. Do tego funkcjonująca bocznica z załadunkiem węgla na modelowe wagony. Ruchome taśmociągi i opuszczane sypy, no i rzecz jasna, sypiący się z nich węgiel. Jedynie mieliśmy pewne uwagi co do zieleni wysokiej, czyli do drzew, które wydawały nam się być zbyt ponczusiowate. Ale być może właśnie tak wygląda tamtejsza amerykańska zieleń? Na trasie linii kolejowej znaleźliśmy piękny obiekt mostowy, a w jego sąsiedztwie charakterystyczne amerykańskie drewniane domki. Oczywiście wszystkie wyposażone we wnętrza. Jednak nie sposób było oderwać oczu od działających trzech urządzeń załadunkowych do węgla. Modelarskie mistrzostwo w każdym dosłownie calu. Te makiety obsługiwali modelarze odziani w stroje maszynistów z tamtych lat. To też był ważny element tej pięknej prezentacji. Podobne odczucia wzbudziła w nas druga makieta kolei amerykańskiej. Opowiedział nam o niej jeden z jej twórców. Wir präsentieren hier eine amerykanische 030 Modelleisenbahnanlage. Prezentujemy amerykańską makietę kolejową w wielkości 0N30. Mein Name ist Fredi Kunen, ich bin der Geschäftsführer hier. Zbudowana została przez modelarzy z naszego klubu z Niderlandów. Makietę budowało 5 osób. Każdy miał swoją specjalizację. Jeden tworzył budowlę z drewna, drugi lokomotywy. Trzeci był odpowiedzialny za sterowanie cyfrowe. Jesteśmy pierwszy raz na wystawie w Lipsku. Cieszy nas bardzo zainteresowanie polskiej publiczności. Handelt sich hier um eine Anlage nach amerikanischem Vorbild aus dem Jahre 1920, etwa 1930. Przedstawiamy makietę zbudowaną w amerykańskim stylu z lat 20. i 30. XX wieku. Jest to makieta kolei wąskotorowej, po której jeżdżą tylko małe lokomotywy. Występuje tutaj wyłącznie trakcja parowa. Nie ma diesli ani taboru elektrycznego.
tylko para. Die Schmalspur-Lokomotiven, die hier fahren, das sind Kopien der Originalen, wie sie damals in den United States vor dem Zweiten Weltkrieg gefahren sind. Modele odzwierciedlają oryginalne lokomotywy jeżdżące w USA przed II wojną światową. Wtedy budowano tu dużo kolei wąskotorowych związanych z przemysłem kopalnianym lub transportem drewna. Holztransport zu gewährleisten. Heutzutage ist das alles verschwunden. Es gibt hier und da noch einige Touristik-Eisenbahnen, aber dzisiaj to już przeszłość. Tylko niektóre z nich pozostały i prowadzony jest tam ruch turystyczny. Czy po takiej wypowiedzi konieczny jest jakikolwiek komentarz? Chyba nie. Więc jeszcze raz przez chwilę popatrzmy na amerykańską wąskotorówkę z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. O podsumowanie imprezy poprosiliśmy naszego kolegę Franca, znanego w całej Europie speca od modelarstwa kolejowego. Endlich nach einer Pause, die wir von der Frau Corona unbestellt. Nareszcie po przerwie spowodowanej przez nikogo nie zamówioną panią Koronę mogliśmy znowu w tym roku zorganizować Gleis 27. Und es sind sogar Züge auf dem Gleis 27 gefahren. Znowu po 27 torze jeździły pociągi. Przybyły tutaj z różnych części Niemiec, a także i z Polski. Stąd moje ubranie, które jak zawsze włożyłem na siebie, aby pokazać, że należę do polskiej grupy modelarskiej. In meinem eigenen polnischen Club. Aber Spaß beiseite. Diese Messe hatte auch ihre ernste Seite. Obecne targi mają też swoją poważną stronę. Dla wszystkich osób odpowiedzialnych za ich organizację dużym ryzykiem było zorganizowanie ich w czasie pandemii. Solche Messe zu organisieren. Die Teilnehmerzahl war natürlich begrenzt. Liczba uczestników została ograniczona. Odwiedzający musieli spełnić określone wymogi. Jednak mimo ograniczeń związanych z COVID-19 zarówno wystawcy, jak i goście przybyli tu, do Lipska. To bardzo miłe. Es hat allen Spaß gemacht und ich denke, auch als Modellbahner müssen wir solchen hässlichen Frauen wie der Corona. Myślę, że jako modelarze musimy postawić się tej okropnej pani Koronie. Przecież mimo wszystko pracujemy, napinamy muskuły i pokazujemy ludziom, że cały czas budujemy ładne rzeczy. Tak więc targi poszły dobrze. Gleis 27 wszystkim sprawiło przyjemność. Die Messe hat gut geklappt, allen hat es Freude gemacht. Das Gleis 27 ist eigentlich so fröhlich und so humorvoll wie immer abgelaufen. Und dafür danken wir allen, die dabei waren. Było tak, jak zawsze. Dziękuję więc wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję naszym polskim przyjaciołom. Im Hotel oder beim Fachsimpeln über die Modelle. Es hat allen viel Spaß gemacht. Rozmowy o modelach podczas targów, czy też wieczorem w hotelu sprawiają zawsze wiele przyjemności. Nie można się bać. Trzeba optymistycznie patrzeć, że pomimo koronawirusa modelarstwo żyje dalej. To udowodnił Lipsk. Wiele osób, które tutaj przybyły, mówiły, że to, co robią modelarze z Niemiec, z Polski, z Niderlandów, trzeba kontynuować. To byłoby podsumowanie Lipska 2021. Stali widzowie naszego kanału telewizyjnego pewnie już wiedzą, co powiem. Nie lubię tego dnia i nie lubię tej godziny. Za chwilę koniec kolejnej imprezy targowej. Za chwilę koniec kolejnej wystawy. Model Hobby Spiel 2021 przejdzie do historii, a z nami zostaną wspomnienia i ten film, który staraliśmy się dla Was zrealizować. Z Lipska, z Model Hobby Spiel dla PMMH0TV Leszek Lewiński.